Ten odcinek będzie nieco inny niż pozostałe. Zrobimy tak, że najpierw będzie jakiś impuls dający do myślenia, jak zwykle, a na koniec tak kilka spraw organizacyjnych. W Wielkim Poście tak często sobie odmawiamy jedzenia. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest, bo to jest dobra praktyka. Z różnych powodów. O tym można by było powiedzieć bardzo dużo, bo to też i umacnia naszą wolę, która nam pomaga też walczyć ze złem, z grzechem i tak dalej. Wiele jest różnych tych warstw i dobrych stron postu. To jest coś, co pomaga nam zatęsknić za czymś i to przenosić też na tęsknotę za Bogiem. W ogóle to post jest czymś bardzo, bardzo fajnym, jakieś wyrzeczenia, które powinniśmy sobie wziąć jako praktykę codzienną na całe życie. Ale dlaczego chrześcijanie praktykują już od początków post? Dlaczego starają się w tym Wielkim Poście zwłaszcza mniej jeść? Przerzucę to teraz na nasze obecne czasy, bo myślę, że powinniśmy się uczyć od pierwszych chrześcijan, od chrześcijan pierwszych wieków. Dlaczego? Bo my teraz w obecnym czasie jemy więcej niż potrzebujemy. Na świecie jemy, na przykład każdy przeciętny mężczyzna potrzebuje dziennie 2500 kalorii. Przeciętna kobieta 2000 kalorii. A w Polsce i w Europie jemy, każdy średnia, jakby średnia liczba kalorii, którą każdy człowiek tutaj przyjmuje, jest 3500, czyli 1000 kalorii więcej dziennie niż potrzebuje. Mało tego, rocznie w Polsce marnujemy 9 milionów ton żywności. W całej Unii Europejskiej marnujemy 88 milionów ton żywności. Wywalamy do śmieci, to się marnuje. Kupujemy za dużo, wywalamy, bo tyle nie przejemy. Na świecie marnujemy około 1,3 miliarda ton żywności nadającej się do spożycia. A prawie miliard osób na świecie głoduje. Chrześcijanie mieli taką zasadę, że poszczą, czyli jedzą mniej, jedzą tyle, ile jest konieczne, a z oszczędzonych pieniędzy dają jałmużnę na dobre cele, dla tych, którzy potrzebują. Myślę, że konieczne jest, żebyśmy do tej praktyki wrócili. Popatrz, ile jesz, a spróbuj jeść trochę mniej i zobacz, czy ci to czasem nie wystarczy. Jeśli zaczniesz umierać, to jedz trochę więcej. Ale okazuje się, że naprawdę każdy z nas, jestem dosyć pewny, każdy z nas tutaj oglądających je więcej niż jest to konieczne. Może warto sobie teraz w tym Wielkim Poście zrobić takie postanowienie. Jem tyle, ile jest potrzebne. Jeśli zaoszczędzę coś, dam na dobry cel. Dam na dobry cel, bo naprawdę tego jest teraz bardzo... jest taka konieczność, po prostu nie ma o czym gadać. Ludzie umierają z głodu. Każdy z nas ma na tyle, żeby chociaż dziesięcinę w tym Wielkim Poście dać na biednych, żeby oni mieli co do garnka włożyć. Bądźmy chrześcijanami, którzy są naprawdę naśladowcami Jezusa. To się będzie ostatecznie liczyło. Nasza miłość do drugich. Nie tych, którzy widzimy na co dzień też, którzy są wokół nas, to też. Ale też tych, których nasze oczy nie zobaczą, bo są daleko od nas, a którzy umierają codziennie z głodu. Kochani, nie wiem, czy zauważyliście, ale to już był 99. odcinek Espresso to Fly. Ja sam w to wierzyć nie mogę. Czyli kolejny odcinek to już jest ten setny odcinek Espresso. Poproszę Was o krótką przerwę. Ja teraz głoszę rekolekcje z moimi współbraćmi w parafiach, w szkołach. Jest tego bardzo, bardzo dużo, więc będę potrzebował dużo siły i czasu, żeby jakby inwestować to w młodych, w młodzież, dzieci i dorosłych. Więc przez te kolejne tygodnie nie będzie Espresso to Fly, ale
Poproszę Was o to, żebyście pod tym filmikiem napisali, co byście chcieli w tym kolejnym odcinku, w tym setnym, jubileuszowym odcinku Espresso to Fly. Macie jakieś pytania do tej serii, do mnie osobiście, pytania dotyczące kościoła, wiary, nie wiem, coś, co byście chcieli mi zadać, a nie macie takiej okazji. Co byście chcieli, żeby się pojawiło w kolejnym odcinku Espresso to Fly? Wtedy, jak będziemy mieć troszeczkę czasu, to postaramy się tutaj razem z braćmi montażystami jakoś skomponować, żeby to kolejny ten kolejny odcinek był taki jakiś wyjątkowy. Skoro to już jest 100, to trzeba to jakoś świętować. Ja sam w to jeszcze wierzyć nie mogę, że dotarliśmy do setki. Naprawdę, ja Wam bardzo też za to dziękuję. Ale to wszystko będzie w kolejnym odcinku. Teraz Was proszę, napiszcie w komentarzach, co byście chcieli, żeby się pojawiło w jubileuszowym, setnym odcinku. Życzę Wam dobrej niedzieli. Pamiętajcie o biednych, pamiętajcie o poście, o wyrzeczeniu. Naprawdę warto, jestem pewny, że to nas może odnowić. To ten post, takie jakieś wyrzeczenie konkretne, niech to też zaboli trochę. Myślę, że da nam to dobre życie. Jezus powiedział, jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przyniesie owoc obfity. Niech nasze życie przyniesie owoc obfity, nawet jeśli będzie wymagane od nas jakieś obumieranie niektórych sfer komfortowych naszego życia. Lećcie wysoko.